Wstałeś w końcu. No, troszeczkę ochłonąłem, to odebrałem. Gorszy, to dalej mi jest smutno, nie będę tego ukrywał. Gorszy okres miałeś ostatnio. Nie, teraz dopiero ludziom pokażę, o co chodziło. Widziałeś tą grę, którą rozpocząłem? Mordo, ale... Nie widziałeś, że za to 100 tysięcy subów i że te takie piękniejsze wtedy nie było. Ale, bo właściwie wiesz co? Ja w sumie... Rozmawiałem nawet to z Palasajdem o tym, co tam ten. I on tutaj nie wie, o co chodzi, nie? On nie wie, o co chodzi. On wejdzie w tą grę, pójdzie z kumplami. Na święta będą u niego i mogli się z nim założyć. Bo dopiero teraz ludzie mogą się śmiać ze mnie. Dopiero pokażę im wszystko wyłożyć na dłoni, nie? Teraz wyjaśni mi jedną rzecz, jak tylko to wyjaśni. Dlaczego na mojej książce, dla mnie to osoba, którą wydałem, nie wiem, 3-4 lata, już nie pamiętam ile lat temu. Dlaczego jeżeli ją przywrócisz u mnie na swój zbóg, to są jego inicjały. Ty i on nie wiem, mordo, ale wydaje mi się to... Bo wydaje mi się, że to daleko, daleko idące... No, no to daleko idące teorie bardzo. Kiedy się wyśmialiśmy? Ale kiedy się wyśmialiśmy, stary? Mi się to nie podobało, jak ciebie wypisali ze szczerymi tam. Ale ty... No ale to... Nie, absolutnie, to było inaczej. To ja ci... No to ale... się powiedzieć też, bo mi to masę ludzi mi gadało, że głupoty, więc ja też tak nie wszystko tak muszę dać do siebie od razu. A jeszcze jedna rzecz, zobacz, zobaczyłem od Bastera tutaj, on nie przyszedł tutaj, żeby cokolwiek o tobie mówić, żeby ciebie oczerniać, on tu przyszedł tylko po to, żeby obronić swoje dobre imię, on o tobie nic złego nie powiedział. Tak. Nie wróci się do sobie.
Byku, ale my oglądaliśmy ten film. Ale my ten film nawet chyba razem oglądaliśmy. Od Adbastera, prawda? Ale on nie powiedział, że ty masz HIV-a, on nie powiedział, że ty masz HIV-a, stary.